W tym odcinku pokażę Wam baterię przenośną, przenośny bank do ładowania telefonów, tabletów, telefonów komórkowych, tabletów itd. Ten bank to jest 15 000 mAh, więc jeżeli na przykład mam swoją tam Nokia Lumię, która ma na przykład baterię 1430 mAh, lub takiego mam jakiegoś iPoda czy tableta i tak dalej, to mi pomaga w podróży wykorzystywać czas. Znaczy wykorzystywać, nie muszę płacić na przykład za doładowania albo szukać gniazdka i tak dalej. Tutaj posiadam dwa porty USB. Tutaj macie 2,1 A i 1 A, to jest szybszy port, to jest wolniejszy. Tu jest włącznik, wyłącznik, tu jest port do ładowania i w tym momencie to jest podłączone do mojego komputera, do portu USB i następuje ładowanie. A tutaj wskaźnik na ładowania, więc tutaj jak wszystkie się dopalą, to jest 100%, czyli 15 000 mAh. Bateria jest, nie jest ciężka, tak jak mówię, ale na przykład ja często podróżuję, więc nie mam zamiaru szukać, powiem Wam szczerze, jakiegoś doładowywania, czy jeszcze płacić dodatkowo za doładowywanie telefonu i tak dalej, czy to tabletu, więc lepiej wolałem sobie zakupić taką baterię. Na dole umieszczę Wam link, gdzie możecie kupić, naprawdę cena jest atrakcyjna, więc takie wideo dla podróżnych, dla ludzi, którzy podróżują często i potrzebują po prostu przenośnej ładowarki urządzeń elektronicznych.